Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czym jest ubłaganie, przebłaganie? Co to jest ubłaganie? Słowo ubłaganie, mówi się także przebłaganie, jest określeniem mówiącym o odpokutowaniu. Znajdujemy to słowo w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w drugim wersecie. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana. Drugi rozdział, drugi werset. I on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata. W jakim sensie powiedziane jest, że jest ubłaganiem za grzechy całego świata? Jego ofiara, ofiara Pana Jezusa Chrystusa, jest tak wielka i ma tak wielką wartość w oczach Bożych, że na tej podstawie może Bóg zaoferować zbawienie wszystkim. Nawet jeśli ci wszyscy nie zaakceptują tej oferty. Czyli może on zaoferować zbawienie wszystkim grzesznikom. Nawet jeśli ci wszyscy grzesznicy nie zaakceptują tej oferty. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że Bóg jest święty, po trzykroć święty i sprawiedliwy. Ze względu na ten fakt, każdy grzesznik zasługiwałby na sąd i skazanie, na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Bez dzieła Chrystusa na krzyżu skazanie to byłoby nieuniknione. Ale Bogu niech będą dzięki, że Chrystus umarł i stał się ubłaganiem, przebłaganiem. Dzięki temu Bóg ma wolność oferowania zbawienia za darmo. Z łaski. Na podstawie tylko swojego miłosierdzia wynikającego z tego przebłagania Pana Jezusa Chrystusa. W tym sensie Bóg, On, jest tutaj wolny, aby oferować zbawienie za darmo z łaski. A z kolei On, czyli Pan Jezus Chrystus, siebie samego złożył jako okup za wszystkich. W tym sensie On siebie samego złożył jako okup za wszystkich, o czym czytamy w 1 Tymoteusza 2:6. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 6 werset. Który dał siebie samego na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. To jest 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 6 werset. Siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Podobne wyrażenie mamy jeszcze w wielu miejscach, ale na przykład jest też w tekście listu do Rzymian, 3 rozdział, 25 werset. Rzymian, 3 rozdział, 25 werset, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów przedtem popełnionych w cierpliwości Bożej. Wyjaśnia ono, że Bóg ustanowił go jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, i że jego ofiara jest skuteczna jedynie przez wiarę grzesznika. Pojęcie to jest aluzją do jednego z obrazów Starego Testamentu, gdzie miało miejsce pokropienie krwią.
raz w roku ponad wiekiem skrzyni. Występuje tu powiązanie znaczeń polegające na tym, że wieko to jest przykrycie i oznacza też ubłaganie, a termin dokonać ubłagania znaczy tyle samo co przykryć. Mówi o tym Księga Kapłańska, trzecia Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 14 werset. Trzecia Księga Mojżeszowa, 16-14. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Zatem odpowiadając na pytanie, które tutaj było zadane, czyli czym jest ubłaganie, albo co to jest ubłaganie, musimy pamiętać o tym właśnie powiązaniu tematycznym. Pokropienie krwią nad wiekiem skrzyni na ołtarzu ilustruje nam fakt pełnej satysfakcji Bożej, odczuwanej w związku ze śmiercią Chrystusa i wiążącym się z tym swobodnym dostępem do Boga. Tytułem podsumowania tej kwestii należy stwierdzić, że ubłaganie pozwala Bogu na oferowanie bezpłatnego zbawienia wszystkim ludziom, przy czym zbawienie to będzie efektywne jedynie dla tych grzeszników, którzy je przyjmą wiarą. Zatem uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jest to kluczowa rzecz, bo Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. Zatem co to jest ubłaganie albo przebłaganie? Jest to określenie pokazujące, że Bóg w sposób wolny może oferować zbawienie każdemu, kto uwierzy w Jezusa.